Cześć kochani, dzień dobry, słuchajcie, ja ogarnęłam się, mamy godzinę 9:22, co oznacza, że ja zaraz będę zbierać się do Asi. Wczoraj, słuchajcie, dogadałyśmy się z Asią, że obie miałyśmy ten sam pomysł, że dzisiaj będziemy rządzić na dzielni, a w czwartek pojedziemy do miasta, dlatego że, no wiecie, dzisiaj Asia jest jeszcze zmęczona po wczorajszej drodze, no bo jakby nie patrząc z Krakowa do Drezna, jest kawałek drogi. Sama jechałam 2 miesiące temu tą drogę, więc wiem, jak to jest. Więc no jest troszeczkę zmęczona jeszcze dzisiaj. Ja już wam mówiłam, że Asia jutro musi w tą i z powrotem jechać do Pragi, coś załatwić. Czy tylko coś w sumie zawieźć. Ja za to mam pierwszy dzień próbny jutro. Ja nie wiem, słuchajcie, jak ja wstanę. Ja nastawiłam dzisiaj budzik, słuchajcie, na za 15:07, na 7 i na 7:30. 7:45 wydobyłam się z łóżka, słuchajcie. To jest jakaś masakra. Ja nie potrafię. Ja się odzwyczaiłam od wstawania tak wczesnego. Ja nie wiem, ja dzisiaj będę musiała naprawdę wcześniej do łóżka iść spać, żeby jutro koło tej 5 rano wstać. To jest najlepsze. No ale nic. Będziemy się jutro tym zamartwiać. A w piątek Asia musi znowu wyjeżdżać, więc czwartek nam został jeszcze jako taki dzień, wiecie, do właśnie polatania w centrum. Słuchajcie, dzisiaj nakładałam makijaż tą gąbką, którą wam pokazywałam w ostatnim vlogu z Essence. Mam trochę mieszane uczucia, słuchajcie. Ona dziwną strukturę ma. Ona ma bardzo dziwną strukturę, bardzo duża robi się po zmoczeniu. Ona w ogóle wygląda tak no, na różowo. Wiecie co? Ona wygląda jakby była w środku różowa, a miała czarną taką siatkę dookoła siebie. No brudna jest, no bo używałam, tak? Ale wiecie co? Myślę, że za te 2,95 czy 2,99, ile ona kosztuje, można spokojnie kupić. I całkiem możliwe, że kupię jeszcze dzisiaj jedną, bo jak mówiłam, mam kilka gąbek, które trzeba będzie już wysortować, że tak to nazwę. Jak na przykład te z Ebelin, które mi już, słuchajcie, służyły, nie wiem, 2 lata, 3 lata. Nie wiem, ile one mi służyły. W każdym bądź razie, no już są po prostu zajechane i trzeba będzie je, wiecie... No wyzbyć się ich i po prostu na ich, bo ja mam je dwie. O! One tak, słuchajcie, one tak sponiewierane są. One są czyściusieńkie wyprane, tak? Ale są bardzo sponiewierane. Już wszędzie dziury mają i w ogóle, to już skoro je tu wyciągnęłam, to zaraz je wrzucę do denka. No, także muszę po prostu, wiecie, już wymienić i dlatego myślę, że kupię jeszcze jedną. Na pewno kupię dzisiaj kilka rzeczy, nie będzie tego dużo, bo raczej z DM-u praktycznie już nie potrzebuję nic, dlatego że, znaczy wiecie, no tam pojedyncze drobne rzeczy, tak, jak mój odświeżacz do tekstyli, bo została mi jedna butelka i tak dalej, ale to są raczej takie drobnostki, które będę chciała kupić, bo z tych nowości to ja niemalże większość kupiłam, która mnie interesowała. Słuchajcie, dzisiaj pod oczami mam ten puder z Lovely, ja go wam testowałam na żywo, ten różowy i nie wiem dlaczego, ale jak patrzę w lusterko, w kamerze nie, ale jak patrzę w lusterko, to mam wrażenie, że ja mam różową okolicę pod oczami. Pewnie mi się tylko wydaje, słuchajcie, ale coś takiego miałam też z czym? Z tym pudrem, czekajcie, tu go mam, o, tym z Eveline Variété, tym, który chłodzi, z tym, że tutaj nie miałam różowego, tylko właśnie żółtą taką tą okolicę pod oczami, no bo niestety, słuchajcie, skończył mi się. Wykończyłam i został mi ostatni. Na razie już go tak, wiecie, chomikuję. Ten mój puder pod oczy z Rival Loves Me, który był limitowaną edycją, niestety. Wiecie, ja jeszcze mam, bo ja mam jeszcze tutaj z Kobo, mam nieużyty. Tu mam ten normalny z Eveline Variété, nieużyty. Czy jeszcze jakieś mam pudry? Nie, tutaj już żadnych nie mam. No, ale to wiecie, no...
Ten ma być tutaj wygładzający. No zobaczymy. To jest Skobo. Ja go jeszcze nie używałam. No i wiecie, też mam... Tylko gdzie on jest? Pewnie tutaj. Pamiętacie, jak w grudniu bodajże... Tak, w grudniu kupiłam ten boks z Sephory na dość dobrej przecenie. No i tam był ten miniaturowy puder z Hourglass. Ja go kiedyś miałam w pełnowymiarowej wersji. Sprzedałam go, bo... On mi nie odpowiadał. No tutaj mam miniaturową wersję, to są chyba tylko 2 gramy. Tak, to są 2 gramy, więc no na razie jeszcze nie używałam, trzymam. Jeszcze go nawet nie otworzyłam, to pierwszy raz, że otwieram, o. Więc trzymam go, bo nie wiem, no może jak w przyszłym roku gdzieś na wakacje bym poleciała, to... A co to mi się tu stało? O, to może bym go, nie wiem, ze sobą zabrała, zobaczymy. Pożyjemy. Zobaczymy. No. Dobra, słuchajcie, ja idę Milusiowi jego miskę zrobić na później. Muszę Matiasowi przypomnieć, żeby Milana później wypuścił i nakarmił. Biorę rzeczy i jedziemy. Słuchajcie, jestem już jakieś 45-50 minut łasi. Tak szybko czas leci. Ale oczywiście my trajkotki musiałyśmy jeszcze najpierw, wiecie, pogadać trochę. Powiem wam, że po drodze byłam u nas na stacji, tam gdzie pracowałam, bo musiałam kupić mojego e-papierosa, bo już po prostu z Czech nie miałam, będę musiała pojechać do Czech, ale nie mam kiedy, może jutro dam radę. A jak nie, to dopiero pewnie w piątek, no ale nieważne. Bo jutro chyba będę musiała, jutro jest środa, nie? Jutro będę musiała prawdopodobnie pojechać też do weterynarza po Milana leki, bo on ma tylko do piątku, albo w piątek, nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie, wiecie, no wdepnęłam tam na stację, no i akurat nie kolega z koleżanką mieli zmianę z tych, wiecie, tutaj się mówi Dienstältesten, czyli najstarsi, jak to się nazywa? No najstarsi stażem, że tak to nazwę, nie? I właśnie oboje do mnie powiedzieli, że tak ładnie, świeżo wyglądam i w ogóle, że chyba się dobrze czuję. Powiem wam, że to coś takiego usłyszeć robi dobrze. Bo jak sobie pomyślę, że kilka dni temu jeszcze do mnie mówili, Boże, co z tobą, gdzie oni mnie pomalowaną widzieli, ale widać było po mnie, że coś jest nie tak, nie? To oni do mnie mówili, co z tobą, strasznie wyglądasz. A dzisiaj wiecie, że tak wyglądam świeżo i ładnie i w ogóle, także... Bardzo, bardzo mnie to ucieszyło, muszę wam powiedzieć. W ogóle jadąc do Asi, słuchajcie, kolega mi ostatnio podesłał piosenkę, to jest piosenka po niemiecku. Dla tych, co po niemiecku mówią, to ja wam zostawię link na dole. I tekst tej piosenki, to oczywiście też nie będzie muzyka dla wszystkich, to od razu wam mówię, bo większość powie, że to są szarpidruty, jak ja to kiedyś mówiłam. Tekst tej piosenki, słuchajcie, tak pasuje do całej tej sytuacji. No dosłownie, jakby ktoś ten tekst napisał na podstawie tego, co ja przeszłam i przechodzę teraz przez Marka, nie? Chociaż powiem wam, że czuję się z dnia na dzień coraz lepiej, pomimo, że z dnia na dzień coraz więcej rzeczy wychodzi na jaw, tak jak wam wczoraj mówiłam, w które po prostu nie potrafię uwierzyć i się zastanawiam, ja pierniczę. To on tylko nie tyle, tylko że ma to narcystyczne zaburzenie osobowości. On jeszcze chyba, nie wiem, ma rozdwojenie jaźni albo coś, słuchajcie, bo to normalnie aż ciężko uwierzyć. No ale nic. Asia mi podsunęła tutaj torbę. Co ty taka siedzisz naburmuszona? Zmęczona. To jest mój prezent. O Jezus Maria. O Jezus Maria. Asia mi kupiła maskę. To jest maska, tak? Ostatnio, ale nie wiesz, ile mnie to kosztowało. O Jezus Maria. Potrzymaj, ja cię proszę, aparat. O, dokładnie tak, dokładnie tak. Czekajcie, ja to muszę rozpakować, bo jedną ręką to ja bym tego w życiu nie rozpakowała. Swoją drogą Nie muszę. jest mocno. Swoją drogą. Tu, o tak. Swoją drogą muszę obciąć paznokcie dzisiaj wieczorem, bo nie będę mogła mieć. No nie mogę mieć tam, wiecie, w tym miejscu, gdzie jutro mam pierwszy dzień próbny, nie mogę mieć długich paznokci. Zasady BHP, niestety.
Barwa naturalna, szampon lniany do włosów łamliwych i słabych, wzmacniający. Wiecie, że uwielbiam szampony, miałam dwa z tej marki do tej pory i uważam, że są fantastyczne, a nie są drogie, nie? No już, no nie wiem, ile płaciłeś, 12 zł. 12 chyba złotych płaciłam, no to nie jest drogo. No. To nie jest drogo. No. 10, 12 jakoś tak. No i tak. W każdym bądź razie. Kiedyś były po 8. No tak, no ale wiesz, no inflacja, nie? Wszystko się zmienia. Nie. Tak? Tu troszeczkę, o tak. Ale w każdym bądź razie, tego szamponu jeszcze nie miałam, ale na pewno będzie dobry. No jak widzicie, one są wszystkie takie w miarę wodniste. Dla mnie miał łupież, nie mam nadzieję, że spędziała głowa, więc nie wiem. A ja nie, no ja lubię, ale no ty zobaczysz. To masz inną, no nie wiem, ja miałam te dwa, co miałam i nic mi nie tego. No zobaczymy. Oczywiście mój krem znakomi pod oczy, Jezus Maria, ile ja lat już ten krem używam non-stop. Naprawdę, słuchajcie, to jest dla mnie... Tak, to jest dla mnie krem, który można używać i na dzień, i na noc. On naturalny. Naturalny, ale wiesz, no on nie jest jakiś tam mega tłusty, tak, obciążający i na nim się też ładnie korektor, tak, trzyma. Nigdy nie miałam problemów. Jak na noc używałam, to znowu z kolei okolica pod oczami była rano naprawdę wypielęgnowana. Także to zaraz. O Jezus Maria, słuchajcie, to jest ta maska, którą ja miałam, którą tak uwielbiam. Asia, dziękuję ci bardzo. Ostatnia z wystawy była. Znowu. Sobie nie kupiłam, bo Asia, było. Asia ma szczęście, słuchajcie, jak ja ją o coś poproszę, to ona jak idzie na zakupy, robić dla mnie zakupy, to ona zawsze ostatnie rzeczy, albo z promocji, albo ostatnie, nie? Także masz szczęście. Dziękuję ci bardzo. Jezu, jak ja się cieszę, że mam tą maskę z powrotem. Z maską to jest taki problem, że to się w głowie nie mieści w ogóle. Nie wiem. I na sam koniec moje maczki. Moje maczki, jo! Zapakowane w 1500 torebek. Bo były świeże, więc dla mnie było ważne, żeby... Znacie maczki. Dzieci z czasów komuny będą znały maczki. Chodka. Także, no. Maczki na razie sobie schowam. Dziękuję. Proszę. Na zdrowie. Mi to nie wyjdzie. O. Postawię tutaj na razie. Ciekawa jestem tego szamponu, co ty powiesz. Bo tak jak mówię, ja miałam swędzenie łupieżki całe czerwone, suche no. Ale wiesz co? Nie wiem, 3 miesiące temu jak go miałam. Oglądałam ostatnio, jak ona się nazywa? Aleksandra Blanka? Bianka? Blanka? Jakoś tak. Dziewczyna polecała ten szampon z herbum, ten w piance. Była zachwycona, a mi z kolei ten szampon zrobił teksańską masakrę na głowie. Moja łuszczycowa skóra głowy po prostu nienawidziła tego szamponu. Mi się robiły zmiany łuszczycowe, już nachodziły mi znowu na czoło i tak dalej. Więc była masakra, dlatego no... To chyba zależy, wiesz, od upodobań i tak dalej. Ja mówię, ja używałam tych z barwy naturalnej, te dwa. Ten jeden nawilżający, a drugi już nie pamiętam jaki był. Ten biały nie pamiętam jaki był. I ja byłam zachwycona. No tego kaktusa nie było w ogóle. Już no ten kaktus jest nawilżający. I tego, co tam jeszcze mówiłaś, bo tam jest chyba epiwomi, też nie było. Natomiast tam chyba jeszcze jest dwa rodzaje albo 3 z tej serii. Tak. A jest taka po 250 ml, co jest ta stara seria, co jeszcze w kioski ruchu ją pamiętały, to też ją mają. I tam, ale tam już jest tak pokrzywa, a to widzisz, jak ja u babci byłam, to tam nie mieli w bo tym. Nie ma, znowu w innej drogerii widziałam. A no nie, w naturze nie było. Ale były właśnie te szampony, które ja wzięłam dwa. Ja generalnie plan był taki, że wiesz, ja będę miała w poniedziałek tą rozmowę kwalifikacyjną i ewentualnie pojadę do babci na kilka dni, bo moja babcia już wróciła z sanatorium, tak? Ale no, wyszło jak wyszło. Ty przyjechałaś i w sumie powiem wam, że teraz będzie naprawdę busy tydzień, tak? Wczoraj no, miałam tą rozmowę kwalifikacyjną i tak dalej. Dobra, pół dnia byłam nieprzytomna, spałam i w ogóle... I zajmowałam się różnymi innymi rzeczami, to wam mówiłam. Dzisiaj jestem u ciebie. Jutro mam pierwszy dzień próbny. Po południu, jak mówię, będę musiała prawdopodobnie podskoczyć do Czech i potem jechać do Dony, do pani weterynarz, żeby leki dla Milana odebrać. W czwartek jestem znowu tutaj u ciebie. Z tobą będziemy rządzić na mieście. W
piątek idę na mecz hokeju. Jeszcze w sobotę, niedzielę ja tam pracowałam, więc wiesz, znowu będzie... Ja ci powiem, że moi byli koledzy z pracy, oni się będą śmiali, bo tak... Kiedy to było? 2 tygodnie temu? W piątek? Na koncercie Purple Disco Machine? Oczywiście, chłopaki tam byli, tam się przywitałam i tak dalej. Teraz w niedzielę na piłce ręcznej, tam też byli chłopaki do mnie, co ty tu robisz? Ja mówię, no na mecz idę, nie? Teraz na ice hockey i tam też będą chłopaki, powiedzą mi, że jestem nienormalna, latam cały czas jak wściekła po meczach i tak dalej, ale to nie dlatego, że ja chcę, tylko po prostu wiesz, a chodź z nami, możesz z nami pójść, więc co ja będę w domu siedzieć i wiecie, cisnąć zwałę i nie wiem, myśleć i jeszcze zostanę myśliwym i w ogóle, nie? Także... No tam dokładnie. Ja byłam, tam się tak podobała koszykówka. Wiesz, no ja w piłkę ręczną kiedyś grałam, wiesz, to już jest 20-21 lat temu, ale ja grałam, tak ja się śmiałam, bo z Roni siedzieliśmy i ja tylko wiesz co chwilę faul, nie? A Roni to mnie mówi, skąd ty to wiesz? Ja mówię, no Roni, ja kiedyś grałam w piłkę, ja mówię, ja wiem, ja mówię, lata upłynęły, ale zasady się nie zmieniły, nie? Ja mówię, wiesz, ja mówię, tego mu nie wolno, ja mówię, to i tak, ja mówię, ten sędzia, ja mówię, jeszcze popuszcza, nie? Ja mówię, bo normalnie, ja mówię, to on nie ma prawa go w jakikolwiek sposób złapać przeciwnika, bo to od razu jest faul, nie? A tu wiesz, oni się prawie, że tłukli, a na koniec jak tam, jak goście przegrali... Mocne emocje były. Tak, a słuchaj, a na koniec jak przegrali, bo to była drużyna z Essence. Z Essence? Jakiego Essence? Z Essence! Z Essence, słuchajcie. I oni przegrali, co prawda niedużo, bo chyba 2 czy 3 punktami przegrali, to niedużo, wiesz? I prawie pobiliby się z drezdeńską drużyną. Ty tam musiała ochrona, chłopaki z ochrony musieli wlecieć, ich rozdzielać, bo się prawie potłukli o to, że przegrali. No ale to wiecie, Ruopot się mówi, a Ruopot, oni nie potrafią przegrywać, niestety. No. No ale to tak niesportowo, prawda? Takie zachowanie. No, ale wiesz. No ale emocje puszczają. Faceci po prostu, no, nie? No, ale fajnie było, naprawdę fajnie było. No i wiesz, i teraz na ten ice hockey, a potem sobota, niedziela jeszcze, na dzień dzisiejszy nie mam planów. Zobaczymy. Może być, że jeżeli okaże się... O Jezu, sorry. Że jeżeli okaże się, że ja nie będę miała żadnych planów na sobotę, niedzielę, to może być, że faktycznie podskoczę na 3 dni do babci, sobota, niedziela, poniedziałek, we wtorek wrócę, a to mi jest tam obojętne, we wtorek wrócę, no i w środę pójdę na ten drugi dzień próbny, nie? Albo dopiero po tym dniu próbnym, muszę zobaczyć, jak to zrobię. Pogoda będzie żyć świetna, to możesz sobie wykorzystać. No zobaczymy, bo jeszcze w piątek będę musiała do lekarza, właściwie to... Zobaczysz. No w piątek będę musiała do lekarza rodzinnego podskoczyć. No, także. Dobra, słuchajcie, my będziemy pomału cisnąć, bo ładna pogoda się zrobiła, ja mam na sobie sweter. No bo jak wychodziłam z domu, to wiesz, a raz, że u mnie jest zawsze chłodniej niż w Dreźnie, a dwa, że no wychodziłam, to było zimno, tak? Godzina robi różnicę. Bardzo, bardzo, bo wczoraj po południu zrobiła się tak piękna pogoda, było tak cieplutko, a rano to normalnie piździło, jak nie wiem, że ja sobie, wiecie, swetr... Swoją drogą, wy widzicie mnie w ostatnich vlogach, chyba 3 vlog, w którym mnie widzicie w tym swetrze. To znaczy nie w tym. Ja mam 3 takie same swetry. Nie, ale ja mam 3 te same swetry, wiesz? I to zawsze, ja przez 3 dni, wiesz, dzisiaj 3 założyłam, jeden na dzień. No to już drugi kupiłaś. No a ostatnio kupiłam 3, tak. I wiecie, i nie myślcie sobie, że ja noszę jeden swetr przez tyle dni, bo ja należę do osób, które założą jednego dnia i już drugiego raczej nie założą, tak? Ja już po prostu po ściągnięciu wrzucam do prania. Boże, się rozgadałam, 13 minut. Już ten filmik już ma teraz ponad 20 minut. Dobra, słuchajcie, lecimy. Słuchajcie, jesteśmy już od jakiegoś czasu u Asi. Na zewnątrz jest tak gorąco, że ja się myślałam, że zaparzę. Słuchajcie, kupiłam koszulkę, a koniec końców się nie przebrałam, ale to nic, w takim ładnym pudrowym różu. Wiecie, że telefonem nic nie kręciłam, bo no bo po prostu mówiłam wam już kilka razy, jak sytuacja u mnie wygląda z rzucaniem filmików z telefonu, ale kupiłam kilka rzeczy, dużo tego nie kupiłam. Ja mówię do Asi, nie kupiłam dużo, Asia kręci głową, wiecie, jakby mi chciała powiedzieć, no. W każdym bądź razie, to są rzeczy, które
kupiłam. Z Asią kupiłyśmy, słuchajcie, obie w Rossmanie. To jest jedyna rzecz z Rossmana, jaką kupiłam. Wszystko inne jest z Zemu. Kupiłyśmy sobie już z knajpa ten krem, który Wam polecam już od 2 lat do twarzy. To jest, no, mój taki, powiedzmy, zimowy krem, tak? Kupiłyśmy teraz, dlatego że było 20% zniżki i on normalnie kosztuje 7,99 czy 6,99? 7 czy 8? 7,99 chyba kosztuje. Kurczę, wiecie co, czekajcie, ja powinnam gdzieś tu mieć bąkasowy. O, za koszulkę. Koszulka była po 3,49, a zapłaciłam 2,79. No, czekajcie, czekajcie. Nie, to dem. Kurde, gdzie jest ten bąkasowy? Mam. Już, pokazuję Wam. Więc krem... Dlaczego tutaj nie ma podanej ceny i on wcześniej kosztował? He? Nie ma podanej ceny, ile on wcześniej kosztował. Dlaczego? Dziwi mnie to teraz, słuchajcie. No nie wiem, no w każdym bądź razie po przecenie kosztował 5,99 po tych 20%. On musiał 7,99 kosztować. No to 5,90, no to tak. No to 7,99 musiał kosztować. Tak mi się wydaje. Dobra, ja tam z matematyki nie jestem dobra. W każdym bądź razie po tych minus 20% kosztował 5,99. Ja miałam jeszcze 10% kupon, więc zapłaciłam o 60 centów jeszcze mniej niż Asia. Więc zapłaciłam 5,39. No i wiecie, no wcisnę go w swoje zapasy i jak przyjdzie listopad, to będę używać. Oczywiście nie mogło zabraknąć mojej białej czekoladki z Koawach. Tutaj z Garniera kupiłam no, czyścik do mycia twarzy. Dziwnie duże opakowanie jak na to, że to 250 ml, tak? Tak. Kupiłam też już następną płukankę do jamy ustnej, oczywiście z alkoholem, bo używam z alkoholem. Tu kupiłam, mówiłam Wam dzisiaj rano, że będę chciała kupić jeszcze jedną gąbkę z tej limitowanej edycji, więc kupiłam kolejną. Kiedyś nienawidziłam tych płatków żelowych z hialuronem z Balea, a teraz jak zeszłym razem kupiłam, to normalnie uwielbiam. Bo kiedyś były mi one za grube, a teraz są cienkie. Nie wiem, może coś się zmieniło przez te lata, nie? W każdym bądź razie kupiłam kolejne opakowanie. Tu są 3 dwupaki. Wkładki higieniczne. Oczywiście mój odświeżacz do tekstylii. No i tutaj Balea wypuściła jeszcze limitowaną edycję. To na takiej wystawce było. Ta limitowana edycja nazywa się Oriental Magic. I to... A nie wiem nawet... W każdym bądź razie ma jakiś elegancki, orientalny zapach. Ja nie wąchałam. Przeznaczona do suchych włosów to akurat nie jest odżywka. Tam były szampony i różne jeszcze inne rzeczy, ale ja wzięłam tylko odżywkę. No i to są wszystkie zakupy. A tutaj Asia zrobiła jedzonko. Wiesz, jak to teraz wygląda? Twój talerz jest mały, mniej jest, a mi naładowałaś, jakbym za 3 jadła. No, także ja się zabieram teraz za jedzenie. Słuchajcie, jestem już od jakiegoś czasu w domu. Byłam z Milanem na spacerze, oczywiście poszliśmy z Matiasem i z Balu. Co to było? No, nieważne, pewnie mój telefon, bo jest podłączony pod ładowarkę. Jak wróciłam do domu, to w skrzynce pocztowej czekały na mnie 2 rzeczy. Zacznę od tej pierwszej. Przez przypadek gdzieś na internecie, na Facebooku, w którejś grupie wypatrzyłam pewną relatywnie, powiedzmy, świeżą autorkę powieści obyczajowych. No właściwie, no, wydaje mi się, że jest młodą kobietą, tak? Pani Sylwia Młocek. I zamówiłam, pisałam z panią Sylwią, z samą autorką i zamówiłam u niej książkę, ponieważ... bardzo zainteresował mnie opis. Książka wygląda tak o, mówiłam, że mój telefon. Książka wygląda tak o, nazywa się Zraniony Lotos. O ile mi dobrze wiadomo, pani Sylwia już, to jest jej 5. książka, o ile dobrze kojarzę. I przeczytam Wam opis, dlaczego właśnie zainteresowała mnie ta książka.
Zraniony lotos to dwie odrębne powieści, w których nieznajome sobie kobiety Paulina i Laura przeżywają podobną tragedię życiową, po której podnieść się nie jest łatwo. Chciały tylko żyć w harmonii, spokoju ducha, dążąc do spełnienia marzeń, samorealizacji i posiadania szczęśliwej rodziny. Ludzkie losy bywają jednak różne, a czasami bliskie osoby stają się naszymi największymi oprawcami, jak w przypadku głównych bohaterek, u których wewnętrzny kwiat lotosu zostaje zdeptany. Czy uda im się odrodzić na nowo, czy zdołają zapomnieć? Tu jest jeszcze adnotacja odnośnie właśnie autorki. Sylwia Młocek, autorka powieści obyczajowych, która od lat zaskakuje emocjonalnymi historiami swoich bohaterów. Na co dzień żona, matka, ale przede wszystkim kobieta, której nie jest obojętny los inny. Jej powieść Zraniony lotos to hołd w stronę osób skrzywdzonych psychicznie, fizycznie i psychicznie przez bliskie osoby. Wybaczcie, ale jak coś takiego czytam, a znacie moją historię, to wiecie, że ja bardzo emocjonalnie na coś takiego reaguję. Książka ma, już wam mówię, już wam powiem i zaraz coś jeszcze. 251 stron, więc generalnie to jest, szczerze powiedziawszy, jeden wieczór, tak? I tutaj są pokazane cztery inne książki pani Sylwii, a mianowicie Wylosowane przekleństwo, Pozorowane życie, Szukając miejsca na ziemi i Ponad przyjaźń. Także powiem wam, że prawdopodobnie dzisiaj jeszcze zacznę czytać tą książkę. Czy ją dzisiaj skończę? Nie wiem, dlatego że dzisiaj muszę iść wcześniej do łóżka, no bo jutro wstaję o 4:30 rano, tak? Natomiast jak tylko przeczytam książkę, to powiem wam, co o niej myślę, czy opłacało się. Ja, słuchajcie, przelałam na PayPola pani Sylwii w niedzielę wieczorem pieniądze, a dzisiaj mamy wtorek i książka jest u mnie, także wow. Bardzo szybko poszła. No jak mówię, jak ją przeczytam, powiem wam, co o tej książce sądzę i w ogóle, czy mi się podobała, czy nie. I zostawię wam wtedy namiary na panią Sylwię. Bez względu na to, czy mieszkacie w Polsce, czy mieszkacie w Niemczech, możecie właśnie bezpośrednio przez Facebooka książkę u pani Sylwii zamówić. To tyle, jestem strasznie ciekawa tej książki. A druga rzecz, słuchajcie, przyszły mi papiery, które mam złożyć odnośnie rehabilitacji. I powiem wam, że tego tutaj wygląda na to, że jest dość sporo. To jest to podanie, wiecie, o rehabilitację. O Jezus Maria, rozwaliłam niechcący, słuchajcie. No, pięknie, prawda? Patrzcie, co się stało. Rozwaliłam niechcący kartkę. No, trudno się mówi, ale tak. O Jezus Maria, i co ja mam tyle wypełniać? O Boże, o Boże. A nie, dobra, słuchajcie, to połowa to jest pewnie jakieś pouczenia, nie pouczenia. Ale tu są pewnie też rzeczy, które musi wypełnić wypełnić lekarz. Aha, tu jest kasa chorych, musi to wypełnić. A to nie wiem, co to jest, słuchajcie. Ale jaja. Nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, no ale nieważne, będę musiała to przestudiować i wypełnić i zobaczyć. Roni mi przedtem napisał, że już bilet na mecz hokeja w piątek jest safe, więc cieszę się. Dzisiaj strasznie dużo policji jest, słuchajcie, w drodze, strasznie dużo, nie wiem, o co chodzi. Jak z Asią byłyśmy na dzielni, słuchajcie, to normalnie
co jest najśmieszniejsze, w okolicy Marka Pracy, tak? No bo ja wam mówiłam, że Asia, tam gdzie Asia mieszka, a gdzie Mark pracuje, to jest po prostu rzut beretem. I widziałyśmy tylko, wiecie co, jak policjanci gdzieś tak, wiecie, zza rogu zaglądali. Myślę, na co oni się czają, to wiecie, jak na szczerbaty, na suchary po prostu. Tacy się, wiecie, ukrywali i tylko czaili się na coś. Nie wiem, o co chodzi. Nie było czasu, żeby, wiecie, stać i przyglądać się, czy o co chodzi po prostu. No. I tak, słuchajcie, dzisiejszy vlog jest, podejrzewam, że już mega długi. Ale mam nadzieję, że nie dłuższy jak 35 minut, bo będę musiała wycinać znowu. W każdym bądź razie, powiem wam, że u mnie aktualnie naprawdę dzieje się sporo, ale to dobrze. To dobrze, wiecie co, rozmawiałyśmy dzisiaj z Asią jeszcze na ten temat. Asia mówi, że ona by psychicznie na przykład nie dała rady. Mówi do mnie tak, wiecie, popatrz, jak różni są ludzie. Większość ludzi po prostu zrobiłaby kat i choćby nie wiadomo jak bolało, przemęczyliby się i zapomnieli o tej rzeczy, czy o tej sytuacji w ogóle, tak? Ja z kolei nie potrafię zrobić kat i zapomnieć o tym. Ja muszę, jakkolwiek to głupio brzmi, słuchajcie, muszę dojść do tego, do tej prawdy, która mnie interesuje i dopiero w tym momencie jestem w stanie zamknąć ten temat. Asia mówi, że dla niej to by było rozdrapywanie ran. Ale ja muszę wam powiedzieć, że mi to dobrze robi. To teraz brzmi totalnie brutalnie, tak? Ale Asia mówi, że ona zauważyła, że ja już więcej się uśmiecham, już zrobiłam się trochę spokojniejsza, bo wcześniej no, byłam dość mocno nerwowa i w ogóle. I że widać, że rzeczywiście, słuchajcie, to zagłębianie się w cały ten temat i w ogóle, że mi to rzeczywiście dobrze robi, słuchajcie. I ja już jestem na takim etapie, kiedy widzę swój błąd, widzę jaka głupia byłam. Kiedy doszło do mnie, zwłaszcza właśnie dzięki temu, co się dowiedziałam, czy to od Iny, czy to od Roniego i tak dalej, właśnie przez to zauważyłam, że poświęciłam 8 miesięcy swojego życia jakiemuś psychopacie, słuchajcie. Ja się teraz z tego śmieję, ale wiecie sami, że jeszcze z 2 tygodnie temu nie było mi do śmiechu. Ale jaja, słuchajcie, no po prostu nie wierzę, no ale nic, dobra, słuchajcie, bo ten filmik jest mega długi, więc ja się teraz z wami żegnam, zapraszam was na kolejnego prawdopodobnie vloga od Asi, bo będę za 2 dni znowu kręcić, jutro nie, no bo jutro muszę wcześniej rano wstać, będę nieprzytomna, także co, trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.